Pan Marcin Żmudzin, nasz specjalista od monet starej Polski i ogólnie klasycznej numizmatyki polskiej, to ma jednak oko do monet, proszę Państwa. A dlaczego? Dlatego, że w tej niepozornej dwuzłotówce Stanisława Augusta Poniatowskiego odkrył odmianę, której nie znajdziemy w świeżo wydanym przed 2-3 miesiącami katalogu Janusza Parchimowicza dotyczącego mennictwa Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale co w tej monecie jest takiego niezwykłego? Za czym może przedstawimy meritum właśnie tej unikatowości i atrakcyjności tego egzemplarza, to odwołajmy się do tego, co się stało w roku 1794 z monetami Stanisława Augusta Poniatowskiego. Proszę Państwa, w tym roku przeprowadzono kolejną, trzecią już zmianę stopy menniczej, czyli trzecią reformę monetarną. W efekcie monety dwuzłotowe, których wcześniej bito 41 i 3 czwarte z marki srebra, zostały leciutko rozcieńczone do mieszka kruszcu nieszlachetnego i w efekcie z grzywny srebra bito 42 i 1 czwarta sztuki dwuzłotówek. Zmiana ta następuje w roku 94. Monety bite według nowej ordynacji mają zmieniony rand. Czyli wcześniej mieliśmy rand ozdobny, a egzemplarze nowej ordynacji mają rand skośnie ząbkowany. Czyli moneta, która ma zawartość srebra według nowej ordynacji zapisaną na monecie jako 42 i 1 czwarta, powinna być egzemplarzem z randem ząbkowanym. Zobaczmy na tym, co mamy w ręku. Proszę Państwa, mamy egzemplarz 41 i 3 czwarte, czyli mamy starą ordynację, ale nowy rand. No właśnie. Takiej wersji nie odnotował do tej pory autor katalogu. Co my mamy dla rocznika 94 u pana Janusza Parchimowicza? Mamy egzemplarz starej ordynacji, typowy, rocznik 94, rand ozdobny. Mamy egzemplarz nowej ordynacji z randem skośnie ząbkowanym i mamy odnotowany z aukcji WCN roku 2013 egzemplarz nowej ordynacji, ale wybity na chwileczkę, teraz żebym Państwu tutaj nie pomieszał, przebite, nie ma tutaj tego, nie odnotowana jest ta wersja również u pana Janusza Parchimowicza, natomiast to, co chcę powiedzieć, na blogu jest tylko odnotowane osoby prowadzącej właśnie z pasją blog o monetach Stanisława Augusta Poniatowskiego, że znany jest egzemplarz monety wybitej stemplem nowej ordynacji, czyli 42 i 1 czwarta, ale na krążku z oznaczeniem rantu według starej ordynacji. Czyli u pana Janusza Parchimowicza tej wersji nie znajdziemy ani jednej, ani drugiej formy hybrydy, że tak powiem, czy krzyżowych połączeń. Natomiast jedna w internecie odnotowana moneta to jest właśnie nowa ordynacja, stary krążek. Nasza jest stara ordynacja, nowy krążek. No ponieważ pozycja niewątpliwie intrygująca i to taka, która wzbudziła dzisiaj sporo ekscytacji u nas w firmie, postanowiliśmy skonsultować tą pozycję z kim tylko się da i kto ma coś do powiedzenia w temacie monet Stanisława Augusta Poniatowskiego. Więc kontakt nasz w zasadzie poszedł tylko w dwóch kierunkach. Jeden do osoby prowadzącej wspomnianego wcześniej bloga i drugi do pana Rafała Jankę, który aktualnie pracuje nad specjalistycznym katalogiem monet Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ani jeden, ani drugi, proszę Państwa, nie potwierdził istnienia i odnotowania istnienia takiej właśnie odmiany. Rozmawiając telefonicznie z panem Rafałem, spytałem, jak do tego mogło dojść, jaka była procedura, czyli jak wyglądało bicie monetu wcześniej, czy wycinano krążek, na nim odbijano wyobrażenia wersu i rewersu, a następnie robiono rant, czy może odwrotnie, najpierw robiono rant, a później wybijano krążek. Jak mógł powstać właśnie taki błąd, jak tutaj taka hybryda? Dla mnie to akurat było zagadką dla tego okresu, natomiast pan Rafał szybko odpowiedział konkretnie w tym temacie, to znaczy powołał się na znalezisko, w którym to znalezisku były znalezione krążki monet Stanisława Augusta Poniatowskiego bez odbitych jakichkolwiek wyobrażeń wersu i rewersu, natomiast już ze zrobionym rantem. Czyli z tego wniosek, że
Najpierw wycinano krążki, przygotowywano ich rant, obrzeże, a następnie wkładano pod prasę tłuczącą wyobrażenia awersu i rewersu. Czyli w naszym przypadku mamy krążek nowej ordynacji, ponieważ widać to po ząbkowaniu na nim przygotowanym. Natomiast jest wybita na nim moneta, której przynajmniej rewers jest jeszcze ze stempla starej ordynacji, czyli 41 i 3 czwarte z grzywny srebra. Proszę Państwa, no, ciekawostka bardzo duża, intrygująca pozycja, która zaintrygowała właśnie i autorów katalogu, specjalistów od tego tematu i nie wątpimy, że zaintryguje kolekcjonerów, ponieważ jest szansa posiadania egzemplarza pierwszego, który wyznacza jakby nową odmianę, ponieważ no, obrzeże samo w sobie jest rzadziej oglądane w monetach, to niewykluczone, iż teraz mając świadomość istnienia takiej hybrydy, takiej odmiany, kolekcjonerzy zaczną uważnie przeglądać swoje zbiory, zasoby i być może pojawią się jakieś następne egzemplarze z tej odmiany. Choć skoro do tej pory to nie wyszło, a jednak pasjonaci tego okresu uważnie oglądają również obrzeża monet, to tutaj szansa pojawienia się jakieś nagle kilku egzemplarzy raczej jest bardzo mało prawdopodobna. Co najwyżej może jedna czy dwie sztuki jakieś się odkryją. No, nam wiadomo tylko o tej jednej, jedynej sztuce, która dzisiaj w sposób przypadkowy, ale jednak no, znamiący doświadczenie pana Marcina została odkryta podczas przygotowywania opisu aukcyjnego. A teraz już scharakteryzowawszy odmianę, wróćmy tylko jeszcze do krótkiego obejrzenia tej monety i jej urody. Jest to egzemplarz jako właśnie urodziwą sztukę dwójki Poniatowskiego przyjęliśmy na nasze aukcje. Też tej urody no, monecie tej nie można odmówić. Jest to moneta o bardzo znikomych śladach obiegu. Proszę bardzo. Co ciekawe, krążek jest ciekawe i cenne. Krążek jest praktycznie bez justunku. Natomiast w dolnej części jest tutaj tylko niewielki defekt przy obrzeżu, taki wykruch, jego niekompletność, ale to jest ewidentnie wada krążka, nie nabyta później. No, ta jest dobrze wybita, chociaż portret no, chciałby się, żeby byłby lepszy. Ślady obiegu są bardzo znikome. Mamy tutaj do czynienia z fajną, menniczą powierzchnią. Lustro dość dobrze gra na powierzchni zarówno awersu, jak i rewersu, przy czym jest jakby przydymione lekko satynowym nalotem, patyną, także nie jest ono tak mocno intensywne, świeże, co też dobrze świadczy o monecie, bo zapewne ewentualne jej umycie odsłoniłoby tutaj zdecydowanie więcej połysku, ale po co ta satyna, ma też swój niepowtarzalny urok. Nie oceniałem jeszcze, nie ocenialiśmy jeszcze stanów zachowania numerycznie, dokładnie pod kątem opisu aukcji, ale sądzę, że tak jak teraz widzę tą monetę przez obiektyw kamery, to będzie to na poziomie gdzieś stanu 2 plus ocena, bezdefektowego, ładnego i przede wszystkim dotyczącego monety z bardzo rzadkiej odmiany, także polecamy uwadze na naszych aukcjach już niebawem. Stara ordynacja, stempel starej ordynacji 41 i 3/4, obrzeże z oznaczeniem nowej ordynacji.